katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA można oglądać wystawę Hanny Sitarz pod tytułem Nieuchwycenie stanu. Na tej wystawie można zobaczyć zarówno obrazy malarskie, jak i różnego typu grafiki, druk cyfrowy, ale także technologię druku 3D, obiekty w technologii druku 3D, a także głównie instalacje przeznaczone do tej galerii, do tej przestrzeni, i są to głównie instalacje typograficzne, litery umieszczone na ścianach, ale też litery pisane na ścianach, różne teksty. Główną częścią wystawy, możemy powiedzieć, jest właśnie wystawa zdjęć z Islandii wraz z towarzyszącym im słownikiem. Artystka to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom magisterski obroniła w Pracowni Liternictwa i Typografii w 2011 roku oraz w Pracowni Malarstwa w 2013 roku. Obecnie jest doktorantką środowiskowych studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. To jest zupełnie młoda sztuka, może być bardzo interesująca dla młodych ludzi. Projekt został, tak jak powiedziałem, zrealizowany dokładnie z myślą o tej przestrzeni, stąd naprawdę wyjątkowość sytuacji, ponieważ artystka, pracując nad doktoratem, myślała o przestrzeni katowickiego BWA. Galeria BWA stara się promować młodych śląskich artystów. Bardzo dużo pokazujemy młodego środowiska, robimy serię wystaw w Małej Przestrzeni, które łączymy z artystami z młodego pokolenia, którzy są uznani. Chodzi o to, żeby po prostu śląscy artyści wyszli w obieg ogólnopolski. Do tego staramy się robić wydawnictwa i przez to oni wśród artystów, którzy są rozpoznawani, zaczynają też pracować i zdobywać pole w ogólnopolskiej sztuce. O to chodzi. Wystawę można oglądać do 26 lutego.